Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dema. To jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 5. Wreszcie wracamy do gry. I tak, ostatnio się przespaliśmy, zrobiliśmy save'a i kontynuujemy naszą tutaj oczywiście przygodę. Nie wiem, co mam dokładnie teraz tutaj zrobić. Mam się pogadać może? Chyba nie bardzo, jest zajęte oglądaniem telewizji. No to ja proponuję w takim razie, skoro już się przebraliśmy, no to proponuję wydostanie się z tego tutaj mieszkanka i udanie się może do fryzjera, bo ostatnio dostaliśmy taką właśnie informację. No, że dobrze by było, jakbyśmy jednak obcięli się, byśmy wyglądali jak człowiek. Jaki sposób miałbym stąd wyjść? Czy ja muszę tutaj coś zrobić jeszcze? Wydaje mi się, że muszę. Ale co? Tu nic nie ma. Dobra, rozejrzyjmy się po tym mieszkaniu trochę. Nie wiem dokładnie, co ja muszę teraz tutaj wykonać. Zobaczmy, może w naszym telefonie mamy jakieś wiadomości. Odpowiedź. Nie, mylisz się, nie jesteśmy dla siebie stworzeni, zrozum to, bla 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 bla. Dobra, nie wyszło nam, okej. Jakoś interesują te dialogi, to wystarczy, że sobie zatrzyma filmik. Umyć się możemy? No to już by była przesada, jakbyśmy mieli tyle opcji. Dobra. Jestem umówiona z pewnym paniem, więc zmiatnij stąd. No dobra. Tutaj możemy stąd wyjść? No, chyba tu jest wejście. Tak, dokładnie. Wow. To teraz sobie podziwiamy Los Santos po ciemku. Niezły dzwonek. Franklin, I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo Okej. list. All right, dog. I'll be around when I get Jakieś auto change. musimy złapać, dobra. Jedziemy, mam nadzieję, że się zatrzyma. Wow. Dobra, w tym GTA ludzie szaleją naprawdę za kółkiem, bo w czwórce to nie było tak naprawdę możliwości, jeśli stanęliśmy tak spokojnie, że nas ktoś przejedzie. Tutaj speedują mi to ostro. Dobra, dawaj mi brykę, panie, zobaczymy, jakie są nowe animacje tutaj. Dobra, możemy oczywiście zmieniać stację w radiu i tak dalej, ale ja chcę sobie oczywiście tutaj oznaczyć na GPS-ie. Dobra, świetnie. Na chwilę to mam zaznaczone. Może zmienimy sobie stację. Chciałem posłuchać tak naprawdę, znaczy posprawdzać, jakie mamy tutaj stacje i co oni tutaj grają. Ja wiem, że lista tych stacji nam tak naprawdę tutaj nie muszę przestać mówić tak naprawdę. Nam wyciekła trochę wcześniej przed premierą. Hakerzy tutaj zadziałali. A zaraz, zaraz, może pojedziemy sobie jednak do tego fryzjera najpierw, może zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo wreszcie naprawdę też się cieszę z tego powodu, że możemy robić te same rzeczy co w GTA San Andreas. Mam tutaj na myśli oczywiście fryzjera, tatuaże i tak dalej. Szkoda, że z tych funkcji zrezygnowano w GTA 4. Przez to trochę gra tak naprawdę stała się uboższa. Brakowało mi trochę tej kustomizacji naszego bohatera. Dobra, to co tutaj, jakieś tramwaje jeżdżą czy coś w mieście? Chyba jeżdżą. Dobra, tutaj już mamy fryzjera po drugiej stronie, to sobie przejdziemy. I zatrzymamy się tutaj. Nie chcę żadnych usług tutaj. Chcę wejść sobie do fryzjera i zmienić nasz fryz. Looks good. Ciekawe, czy to Yeah, będzie też I tak, like że it. możemy I'm na przykład telling you, if you don't sleep wchodzimy there, łysi, maybe a you'll put wychodzimy your z afro. brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See you. Wybierz fryzurę odpowiadającą do stroju i pojemności twojego portfela. No, zobaczymy, jak to z cenami będzie. Welcome. Dobra, usiądźmy. Aby zrobić sobie fryzurę albo ostrzyc zarost, naciśnij. You Ciekawe, know czy how możemy to get brody it done. zapuścić. To by było epickie. Brody! Mamy brody! Epicko! Dobra. Kusi, żeby sobie coś takiego zrobić, ale najpierw zobaczmy, jakie mamy fryzury. Trzy paski. Dobra, już mi się podoba. Naprawdę, już mi się podoba. Boczne zagony, węże, szyny, starcut, zasłony, nasyp, luzak, logo. Co tu jest? Aha, z tyłu. Małe afro, warkoczyki, łychcy i to wszystko. Co by sobie tutaj zrobić? Szczerze? Nie no, afro nie, ale. A zostawimy sobie tą może fryzurę.
No mi najbardziej jakoś tak szczerze mówiąc pasuje, albo sobie zrobimy takie trzy paski. To tania fryzurka jest dosyć. Czemu by jej nie zrobić sobie może? Zróbmy sobie. Kusi mnie ten zarost, ale tak nie wiem, czy będzie za bardzo pasował do naszego bohatera. Może jak będziemy kimś innym już sobie grać, to wtedy się tutaj skuszy na taki zarost. W ogóle ciekawe, czy zasób portfela mamy wspólny, czy osobny? No, myślę, że bardziej logiczne by było, jakbyśmy mieli osobny, no ale zobaczymy. A może sobie taki zarost zrobimy. To jest trochę za duży. Dobra, damy sobie takie coś. Trochę nasz bohater ten nabierze charakteru przez ten zarost. Dobra. Świetnie. Później sobie jeszcze ciuchy pozmieniamy, tatuaże jakieś porobimy. O Jezu, to będzie tyle zabawy, a to jest dopiero jeden bohater, a mamy ich aż trzech. To jest najlepsze. Ale dobra, już w takim razie załatwiłem to, co chciałem. Weźmy sobie mapkę i pojedziemy teraz sobie tutaj na misję. Oczywiście. Mieliśmy podjechać, no to jedziemy. Tylko jeszcze tak zerknę. Tatuaże, gdzie one tutaj są? Strip. A, w sprawie mamy tutaj opisane wszystko. I na razie tatuaży nie widzę. Chyba. Kino, kryjówka, Los Santos. No, nie widzę. Mynia, wagonik. Pewnie to będzie jeszcze. Wiele atrakcji tutaj też nie widzę na razie, bo pewnie po prostu gra nam nie daje możliwości na sam początku skorzystania ze wszystkiego. Więc lecimy do tego Simona, tutaj na misję oczywiście. Nie będę też po drodze kogoś rozjeżdżał, no chyba, że mi się napad oczy, no to nie zrezygnuję oczywiście, w końcu do GTA i o to tutaj chodzi, żeby też przychodzić tutaj mordować. Ale jak to ładnie wygląda, po ciemku jestem cały czas, kurde, pod wrażeniem. Oczywiście to wszystko pod rząd nagrywam, tak żeby nie było, jest dzisiaj 17 września. Godzina pierwsza, 47 w nocy. Ja tak do rana, do 6, 7, może do 10 sobie pogram, ponagrywam dla was, więc tego będzie naprawdę masa. Tyle będę nagrywać, ile po prostu mi starczy sił, żeby później ten komentarz jakoś słabo nie brzmiał. Na razie jestem i tak tutaj, jak słyszycie, w pełni sił, że tak powiem. Jestem pobudzony przez tę grę. Adrenalina robi swoje. Dobra, lecimy do salonu w takim razie. Do Simona. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejne zadanie na zasadzie ukradnij samochód i mi przywieź. Co jest grane? Czemu nie mogę wejść? Możemy kopać. O, fajnie. Fajnie. Bijemy. Na razie nasz bohater ma tylko pięści. Dobra. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy też możemy style walki zmieniać, tak naprawdę, jak to było właśnie w San Andreas. Muszę przestać mówić tak naprawdę, ale to emocje tutaj działają. No jak ja mogę tu wejść? Ja muszę jej na kranu tutaj podjechać? Serio? Jeszcze obejdę sobie tutaj ten budynek. Może tylnym wejściem muszę się wbić, co? O, dupa. No nie mówcie mi, że ja będę się teraz cofać do domu i tutaj rano przyjeżdżać, bo się naprawdę wtedy wkurzę. Nie, tutaj możemy wejść. No, świetnie, bo już myślałem, że tutaj będę musiał wracać się do domu, spać i rano przyjeżdżać. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you, so good. A na razie gra po prostu miodna i cudna, świetna. Nie żałuję ani jednego grosza. Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway. Congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta jeszcze move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow... Together! I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga! Hello, what's Lamar! Up, what's up, what's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, us... fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is.
You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking. Next to it, it needs to say winner. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Magellan Ave. Chodzimy tędy? Dobra. Tu mamy auto jakieś. Man, fuck you, nigga. I wish I hadn't cut. Ale skradniemy to na przykład, czemu nie? Ciekawe, że tak samo jak w GTA 4 niektóre są po prostu samochody. Ojej, ale naprawdę zwrotne są całe, co strasznie skręcają. Czy są samochody niektóre takie, które musimy po prostu, do których musimy się dostać, włamać, czy po prostu wszystkie będą pootwierane? Czasami jak na przykład uciekaliśmy przed policją i szukaliśmy jakiegoś pojazdu, bo nasz na przykład rozwalili już i mieliśmy jakiś zaparkowany, który był akurat zamknięty, to były te właśnie emocje. Czy uda nam się tutaj to otworzyć, czy uda nam się odpalić samochód, czy uda nam się tutaj uciec przed postrzałem, śmiercią? To było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że tutaj z tego nie zrezygnowali. Niedługo się już o tym przekonamy. Ale tak, faktycznie, troszeczkę FPS-y uciekają. Mamy dużo, dużo w tle. Ale to nie jest jakiś naprawdę wielki minus. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That's Simeon, a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Muszę bardziej na dialogach skupić, ale jednocześnie na drodze też. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. Oj, nie trafiłem w niego. Fools get capped, and then you start all over again with some other fool. No panie, spokojnie, spokojnie. A tutaj mieliśmy dojechać. No, prowadź w takim razie, Lamar. Musimy się wspiąć, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, teraz tu zdecydowanie inaczej wygląda. O wiele, wiele lepiej. Już nie tak sztywno jak w San Andreas, jak w GTA 4. GTA 4 też to było trochę sztywno zrobione. Tu już jest tak płynnie, bardzo, bardzo realistycznie. Coś się kroi? No, nie przyjemna okolica. Dobra, mamy brykę. Do niej mieliśmy się dostać? Nie, tu chodziło o coś innego, o motor, tak? Fajnie, fajnie wygląda. No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, bo nawet broń nie mam. What exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? It's a routine look, dog. Chill. Do them Vagos look routine? Te dialogi w GTA. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. No, słuchaj. Dobra. Powinien pisać, że otwieram garaż, a tam policja i zasadka taka. O, widziałem, że ktoś za nami idzie. No właśnie. Oh. Bierz broń. Dobra. Szybko! Chowaj się! To jest mało zdrowia, naprawdę, ci łatwo zginąć. W tym GTA. Bierz mi broń. Dobra. Gdzie po lewej? A, faktycznie. Dzięki za info. Dobra, martwy. Zajmij się tym tutaj. Przerzuć, tak łatwo nie padnie. Lepiej się przydała jakaś apteczka albo... Lepszy też mój skill. They got me pinned down, shoot that gas can.
Użyj R, aby wybrać broń i puść L1, aby wziąć ją do ręki. No dobra, dobra. Wow! Wow, wow, to było niezłe. Ale w ogóle co Rockstar tutaj był w stanie tak naprawdę jeszcze wyciągnąć z tych konsol? Tak samo jestem w szoku jak podczas gry w Uncharted 3. Tu jest u góry ten fire. Dobra, martwy. Nie, to jest zły pomysł. Kijówka. Dobra, to ja się będę oszczędzać. O to chodziło. Wow. Dobra, jeszcze za bardzo nie ogarniam. Tak, jasne, żyję. Spoko. Ale trzeba te ciała wszystkie płonące. No, samo się zdrowie będzie regenerowało, aż do poziomu 50%. Dobra. Wsiadajmy, musimy ten motor odzyskać. Wsiadaj, stary, szybciej. Teraz tam ucieknij, no, wstawaj. Znaczy wsiadaj. Były innej opcji. Dobra, pościg. Raczej nam nie ucieknie. Może zaraz jakoś to konkretnie zwalę. Chyba nie jest muzyka z radio. Jak w tej pierwszej misji było. W ogóle te dialogi są naprawdę epickie, no. Tam czytałem właśnie też na CD Action, że zatrudnili tak naprawdę prawdziwych gangsterów do podkładania głosów tego GTA, dlatego że one były po prostu bardzo no, realne. O, ale poleciał koleś. A, tu ten nasz jeszcze. Dobra, to się upewnimy, że nam nie stanie. Sposób dosyć brutalny. I mamy nasz motor. No, on sobie pojechał. Pięknie, pięknie. No, hełmy też nie wyciąga się, tak jak w czwórce z kieszeni. Idziemy teraz do menu. Możesz poprawić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów, jeżdżąc z maksymalną prędkością, mijając innych o włos. Robią to. Rozwijaj swoje umiejętności prowadzenia pozwoli ci lepiej kontrolować pojazdy w locie i wykonywać dłuższe skoki. Ciekawie, ciekawie. Kurde. Dużo zabawy. Zobaczymy, jak bardzo zwrotny jest ten motor. Jest dosyć, dosyć. Nawet bardzo, mogę powiedzieć. Okej, przepraszam was bardzo za to krótkie cięcie. Musiałem po prostu powiedzieć, że będę do rana nagrywać teraz. Takie wielkie zdziwienie było. Do tej porze nagrywam. Dobra. Kurde, kłaniam, to świetnie jeszcze wygląda. Cały czas po prostu się zachwycam tą grą. To jest szok jeszcze, no. Ponad godzinę gram, już myślę. Cały czas się zachwycam tą grą. Fantastycznie, fantastycznie. Dobra. Zaraz dojdziemy na nasze miejsce. Oczywiście na razie, na początku te podstawowe... O Jezu, mi wyjechał! Ale się szybko zahamowałem w ogóle. Nie wiem, czy to było realistyczne, czy nie, ale... Uratowało mi to na pewno życie może. Nie wiem, ile bym życia stracił, bo jeszcze nie miałem nieprzyjemności tutaj, żeby upaść z motoru przy takiej prędkości. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Oh, okay. Konfiskata. Zakończyliśmy kolejnego... Kolejnego questa, chciałem powiedzieć, przyzwyczajenie jeszcze z Gothica. Kolejne nasze zadanie, kolejną misję. Teraz musimy znowu polecieć do Simona. Dokładnie. To cały czas jest blisko, tak myślę, że na razie nie będziemy jakoś się mieli szczególnie daleko tych zadań. Ale ładnie te modele z tych samochodów zostały wykonane. Kurde, tak odbijają jeszcze wszystko. Przejdziemy sobie tutaj trochę ludzi.
Tak, z tego jak GTA na początku tego takie wrażenie było. Bardzo, bardzo podobnie. Te auto teraz tak naprawdę nieźle, nieźle czuć. I ciągle mówię naprawdę, ale jestem szczery po prostu do bólu w tym momencie. Jestem zachwycony tym grą. O, ale poleciała. Dobra, teraz musimy tu zejść. Podjechać tak jak to było zresztą ostatnio, więc teraz już wiem, że tylnym wejściem wchodzimy. To było chyba dalej. Chyba tutaj, no, tutaj. Chyba. Ho. Może teraz musimy normalnie wejść? Zaraz, jak to się właziło? Na pewno nie po drabinie. Tutaj też to nie było. Sprintem się biega tak samo jak GTA 4. Musimy naciskać cały czas, okej. Okay. Nie no, chyba teraz normalnie. No, dokładnie, teraz tutaj musimy podejść, okej. Okay. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Okay. It's so good to see you. Z tym może być akurat ciężko z dostarczeniem samochodu w dobrym stanie. Zrobię co w mojej mocy. To śmiesznie wygląda. W ogóle dostałem też na konsoli taki kod podczas zakupu mojej wersji, który umożliwia mi sterowanie właśnie sterowcem tamtym właśnie na Los Santos. No, wyłaś już tutaj. Stawiam powrót. Jest ciekawe, jak tam się tym będzie sterowało. Ja sobie później aktywuję, bo na razie jeszcze tego nie robiłem, jakoś mi się nie chciało. Chciałem zająć się po prostu głównym wątkiem tutaj i fabułą. Z ciekawości, już nie wytrzymywałem. I dzięki temu, że zakupiłem grę podczas tej nocnej sprzedaży dzisiaj, przed chwilą tak naprawdę, to znaczy nie wiem, czy dzięki temu mam jakieś tutaj, czy to, bo dostałem taki plakat, i dostałem jeszcze taką śmieszną jakby lornetkę tam z logo właśnie GTA i tak dalej, więc nie wiem, czy to po prostu jest zawartość każdej gry, czy być może tylko to dawali nam tutaj podczas tej nocnej sprzedaży. Ciekawe jestem naprawdę tego. I w ogóle też muszę później sprawdzić sobie, pewnie jakieś takie odcinki z zabawą z policją sobie porobimy, jak już będę miał jakąś broń konkretną i tak dalej, bo na razie wydaje mi się, że broń może być dosyć droga, a jakoś tutaj na razie dużo funduszy nie mam, dlatego porobimy sobie te misje i później jakieś takie zabawy sobie z policją tutaj będziemy też robić, żeby rozkminić. No ja już myślałem, że mi zaraz tutaj dadzą spokój, a jednak nie. Staranuję wasz radiowóz, ładnie. Żeby sobie zobaczyć, na jakiej zasadzie tutaj gwiazdki działają, bo ostatnio przez zestarowanie pojazdu, radiowozu, w życiu bym tych gwiazdek nie dostał. A teraz dostaję, czyli trochę policja tutaj w Los Santos w GTA 5 jest troszeczkę bardziej, no jednak, brutalna. Dobrze jeżdżą, zobaczcie, szybcy są. Teraz wiesz, że to jest radiowóz, bo jest szybszy niż taki przeciętny pojazd. Jeszcze sam mam telefon, tak, Simon. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, this never easy with you. Here's a semi. Do not talk to me about easy, you thief. No dobra, ale i tak, zanim zaczniemy tutaj, zanim zajmiemy się misją, muszę zgubić policję. Tego wozy są ciężkie, ale widać jak się wgnia ta blacha, jak to wszystko jest ciężkie, że to wszystko waży. Teraz jest nawet lepiej, myślę, a uszkodzenia i tak są. Dobra, ostatnio zawsze w GTA było tak, że nawet jak nas goniło, nie wiem, 6 gwiazdek policji, to mamy tylko 5 maksymalnie, o, nie ma 6 już. No to i tak mogliśmy sobie tak naprawdę, i znowu mówię tak naprawdę, mogliśmy sobie podjechać i rozpocząć misję i to tak naprawdę nie miało znaczenia i traciliśmy zainteresowanie policji. A teraz to już jest zupełnie inaczej. Widzicie, nie możemy podjąć się misji, kiedy nas goni policja. No już wy dostajecie z obszaru waszego zainteresowania mną. Zaraz zgubię.
Ja już też taksówką mogę sobie szybko podróżować, tak jak to było w GTA 4, że mogę sobie... Kurs jakiś ogarnąć i pojechać. Dobra, zawróćmy. Jezu, ale łatwo nie odpuszczają GTA, ci policjanci przynajmniej. Dobra, nareszcie, jeszcze sobie auto zmienimy. To już jest troszeczkę wymęczone. To by był nie fart, jakby mnie teraz policja przełapała na tej kradzieży. A tak, dokładnie. Jednak niektóre auta musimy po prostu ukraść, odpalić i tak dalej. Więc nie wszystkie są otwarte. Na całe szczęście, bo już przez chwilę wątpiłem. Szczęście od tego Rockstar nie odszedł. Dobra, sprawdzamy jak czas tutaj, bo miałem tą przerwę, więc muszę sobie odliczać. Już dawno 30 minut na liczniku przekroczyliśmy. Dobra. W tej misji będzie ciężko, bo kurde, nie mogę samochodu uszkodzić. A widzicie, jak ja jeżdżę zresztą. Ja nie lubię wolno jeździć. O właśnie. I już byśmy pewnie mieli misję nieudaną. No może jakieś tam delikatne uszkodzenia mogą być, ale to pewnie będzie miało wpływ na procent i na ilość punktów za daną misję. I pewnie to też ma jakieś tam wpływ na nasz zarobek. Tak, ale zdecydowanie wydaje mi się, że gra chodzi w 30 FPS-ach i czasami to wszystko spada do 20, 25, 15. Nie, to aż tak na sekrecie nie jest. Jest fajnie, fajnie. Wow, zobaczmy jak zniszczenie tego pojazdu, bo u mnie tylko zderzak wyniecony. A jak twoje drzwi? Pokaż mi się. No, taksówkarzu. Kurde, naprawdę szybko jeżdżę. Szybkie ta było, że bez problemu mogliśmy coś dogonić. No, tutaj wgniętliśmy sobie w bok. No. Ciężką nogę mam. Dobra, tutaj sobie zaraz zjedziemy. Ręczne? X? Tak, dokładnie. Też mamy ręczne, tak samo jak w czwórce było. No, jeszcze my się tak powoli przyzwyczaimy. Przynajmniej do pojazdów. Do pojazdów już się przyzwyczaimy. Gorzej tutaj do tego nieskradania się, tego dochowania za osłonami i tak dalej. Do strzelania jeszcze troszeczkę gorzej. I właśnie wiecie co? Chyba zwaliłem sytuację, bo no dokładnie, źle pojechałem. Musimy zawrócić. Co ja tutaj robię teraz? Demo, skup się. Tutaj musisz zjechać. Na prawdziwej takiej drodze to by była masakra, jak tak się zagubił. Ile to kilometrów trzeba nadrobić? Dobra. Zjedziemy. GPS mi pokazuje taką ścieżkę, ale wątpię, żeby tak można było normalnie tutaj wjechać. W jakiej drodze? Coś mi się wydaje, że po prostu już teraz straciłem poczucie też czasu. Przez to tę krótkie cięcie. Nie. Nie powiem drugi raz tego samego błędu. Przez to krótkie cięcie straciłem trochę poczucie czasu i przez to może ten odcinek tak naprawdę w ostateczności być dużo dłuższym odcinkiem. No, zmieńmy to radio, bo tutaj tylko reklamę jakieś lecę, pukę wędki. Chcę muzyki, żądam dobrej muzyki. Może być. I tak za bardzo tego nie słyszałem, telewizor dosyć cicho ustawiony, nie gram na słuchawkach. I dlatego właśnie mam to wszystko dosyć cicho ustawione, żeby po prostu mikrofon mi nie brał dźwięku. No z tyłu samochód wygląda ładnie, gorzej z przodu. Jezus, ale piękna okolica, zobaczcie. Te kolory żywe. GTA 4 były takie trochę przymulone, takie kolory, takie szarogóre, a tu taki kontrasty, tak pięknie to wszystko wygląda, tak jasno. O ja, chce się żyć i grać po prostu. Świetnie, świetnie. Na razie gra mnie zachwyca. Dobra, dostajemy się do domu. Myślę, że tędy jak sobie wskoczymy, to nie będzie jakiegoś problemu. Skradajmy się. Musimy załatwić ogrodnika. Kółeczko, tak? Żeby go obezwładnić. Okej, okay, świetnie. Udało się. Używaj trybu skradania oraz popełnienia skrytobójstwa zwiększają umiejętności skradania się, dzięki czemu postać porusza się szybciej i ciszej. Nie wiem, czy mi się plączy język przez to, że po prostu jest już troszeczkę późno, bo już jest 2:16, czy może... tutaj są jakieś błędy w tłumaczeniu. Widziałem już jakieś błędy na samym początku, jak ustawiam jasność, tam był jakiś błąd, już nie pamiętam dokładnie co tam było, ale coś tam, jakiś błąd się wkradł. Otworzymy sobie. Czy nie?
się dostać. Zaraz. Dobra, zobaczmy. Może w takim razie. No nie wiem, czy frontowym wejściem powinniśmy wchodzić tutaj. Jakbyśmy się skradać. Nie wiem, czy to będzie najlepszy pomysł, no ale zaraz zobaczymy. Tutaj wejdziemy. Ha, nie wejdziemy, zamknięte. To co nam zostanie główne wejście? Serio? To mi przypomina taką jedną misję, która była w San Andreas, przynajmniej na razie. Tam też była jakaś taka posiadłość i musieliśmy się skradać i pozostawać w cieniu, żeby być niezauważonym i po prostu eliminować przeciwników. Być może stąd czerpano inspirację do tej misji. Aby dostać się do otwartego okna, wejść na samochód, a potem na dach. Aha, dobra. Otwarte okno, o to nam chodziło. No dobra. Skakuj. Świetnie. O, stara się nie niepokoić mieszkańców. Dobra, zobaczmy tutaj, tu mamy kogoś. Gień! O, chyba sfailowałem. No właśnie, misja nieudana. Dobra, rodzina się zorientowała. To właśnie był jednak mieszkaniec i miałem... Oczywiście, że powtórzymy sobie misję. To miałem po prostu nie dopuścić do tego, żeby on mnie zobaczył. No dobra, proste. Znaczy nie wiem, czy proste, ale zaraz zobaczymy. Mamy mapkę, więc powinno jakoś tutaj polecieć. Tamten koleś sobie gra w grę jakąś, więc nie powinien nas tutaj zauważyć specjalnie. W końcu jak się dostaniemy do gry, no to... Wiadomo, co się dzieje. Dobra. Tam są ludzie jeszcze, niestety. Myślę, chyba wróżki z tenisem mi się wydaje. Czy uda mi się tutaj przekraść? Powinienem. Spróbujmy tędy, może tym pokoikiem sobie przejdziemy. Dobra, tu mamy ścianę. Tam teraz są sobą zajęci. Tutaj. Franklin. Świetnie, udało nam się, doszliśmy do auta. Pięknie. Dobra, weźmy do bryki. O, automatycznie się otworzył. Myślałem, że właśnie o czymś zapomniałem. O jakimś przełączniku może tutaj. Dobra, teraz tylko cicho, żeby się nie zorientowali. Ale wątpię, że mają już taką możliwość. Sama brama się jeszcze otworzy. Oni w ogóle niczym nie, naprawdę. W ogóle nie są nieświadomi. Później sobie zdecydują. A, chodźcie, pojedziemy z tej rodzinko na jakiś wspólny wyjazd. I patrzę, auta nie ma. I wielkie zdziwienie będzie. Dobra, lecimy. Właśnie, w jednym kawałku. No właśnie, w jednym kawałku musimy co auto tutaj doprowadzić. Już bym zapomniał o tym, już się rozpędzamy, jak widzicie. Co się stało? O! Okej. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. What you need? Dobra, tego się nie spodziewałem, naprawdę. Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. Dobra, naprawdę teraz mnie to zaskoczyło. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Słuchamy sobie dialogów, nie będę się za bardzo wtrącać, nie będę tylko się skupiać na jeździe. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Było blisko, żebym się zderzył. Dobra, już skończyli gadać. W ogóle tak, trochę niektórzy narzekali, że mało jest ludzi na chodnikach. Znaczy, może nie masz takiego wielkiego zaludnienia, jak to było w GTA 4, no bo to Nowy Jork, no to wiadomo. Ale tutaj jakoś na, nie wiem, niedobór nie można narzekać tych ludzi. No zobaczcie, no trochę ich tutaj jest, siedzi sobie, łażą. Jakoś przeludnienia w tym mieście nie ma w Los Santos, no ale nie, mi to nie przeszkadza jakoś specjalnie. Pewnie to też trochę odciąża konsolę, żeby wyrabiała. Ale jakoś tutaj mało ludzi nie ma. Jest w porządku jak dla mnie. No może trochę więcej mogłoby być tutaj, ale jest okej. Dobra, już dojechaliśmy. Trzymajmy się. Zobaczymy, jak teraz się sprawa tutaj rozwiąże.
z tym typem. That the place? Świetnie. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Musimy się tam teraz dostać. Aha, musimy tam podjechać najpierw, oczywiście. I dostać się przez okno tego salonu. Ja zamiarę tego człowieka przejeżdżać, bo jeszcze nie policja tutaj zauważy i będę się całą misję powtarzać, a to mi się jakoś specjalnie nie uśmiecha, naprawdę. Aha, mamy wjechać, dobra. Zmieniam proste rzeczy. Dobra, wbiliśmy się tutaj. Franklin! What the fuck are you doing? Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yeterian doesn't back down. Oh! Kółko, aby uderzyć, X, aby kopnąć i kwadrat zrobić unik. Dobra, pięknie. Ej, nie wyszedł mi ten unik. Pięknie. Bo brakuje mi trochę tego paska, co nam zdrowie pokazywało naszego przeciwnika podczas walki. Gin. Dobra, mam go. Właśnie czytam tą wskazówkę w Lęgu Górnego, to jest ciekawe, że zwiększenie siły pozwoli na zadawanie większych obrażeń w walce wręcz, szybkie spinanie się po drabinach i tak dalej. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. I ukończyliśmy misję. Komplikacje. Dobra. Możemy sobie zrobić w jakiś sposób teraz save'a. Szybki zapis. Chyba tak. No, możemy. Zróbmy sobie zapis na tym. I progres w grze już mamy. 2%, tak? Dobra. Słuchajcie, tak czy inaczej, ja będę kończyć ten odcinek w tym momencie, ponieważ już na liczniku mam ponad 40 minut. Była ta przerwa, nie wydaje mi się, żeby ona była jakoś dłuższa niż 10 minut, więc 30, pewnie troszeczkę więcej wtedy ten odcinek trwa. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał, zachęcam do oceny tego materiału, komentowania, subskrybowania i oglądania innych serii z GTA 5, których będzie na pewno, do oglądania kolejnych odcinków z serii Zagrajmy w GTA 5, bo tych odcinków będzie naprawdę bardzo dużo, no ale też zapraszam do oglądania innych serii na moim kanale. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!